Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym z cyklu wywiadów prowadzonych przez Amicitia Foundation. Jest mi niezmiernie miło powitać naszego dzisiejszego gościa, pan Sebastian Rejak, pełniący obowiązki dyrektora American Jewish Committee w Europie Centralnej. Od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, wykładał również na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Komitetu Doradczego Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę dołączyć i dziękuję za zaproszenie. Również jest niezmiernie miło. Z racji. Pańskiej działalności, Pańskiego doświadczenia i obycia w tutaj szeroko pojętym aspekcie stosunków polsko-żydowskich, polsko-izraelskich, chciałbym zacząć od relatywnie niedawnego wydarzenia, to znaczy, byliśmy świadkami w ciągu ostatnich tygodni i dni kształtowania się i formowania nowego rządu w, w Izraelu. Byliśmy świadkami ugody Benjamina Netanyahu z Benim Gancem. No i chciałbym się pana zapytać właśnie jak ta sytuacja wygląda obecnie i czego my jako Polacy i Polska tutaj szeroko pojęta możemy się spodziewać w kontekście stosunków między dwoma państwami. I jak to zazwyczaj bywa, nowy rząd to nowe otwarcie, i wiele osób wiąże nadzieję z tym nowym rządem izraelskim. Przede wszystkim jeśli chodzi o wewnętrzną politykę izraelską, ten rząd bywa nazywany w pewnym sensie rządem zgody narodowej. Z, oczywiście z uwagi na fakt, że dwie główne postacie w nim Beniamin Netanyahu i Benny Gantz to są przywódcy partii politycznych, które rywalizowały podczas ostatnich wyborów do Knesetu, rywalizowały o pierwsze miejsce i przez długie tygodnie nie było pewności, czy uda się zawiązać koalicję, przede wszystkim czy dojdzie do porozumienia między oboma liderami. Dodatkowo sytuację komplikował fakt, że nad ówczesnym i obecnym premierem Netanyahu ciążyły zarzuty natury korupcyjnej i od tego, jak sformułowana zostanie umowa koalicyjna, zależało, czy premier Netanyahu zgodzi się ją podpisać. Nie wiem, czy wszyscy nasi widzowie, słuchacze. Orientują się, ale ta formuła jest dość niecodzienna, chociaż nie pierwszy raz została zastosowana w Izraelu. Jest to formuła tak zwanego rotacyjnego premierostwa. Przez półtora roku premierem będzie Benjamin Netanyahu, już rozpoczął te pracę w charakterze. Premiera rządu, i po półtora roku zgodnie z umową koalicyjną tę funkcję przejmie Benny Gantz. Jest, ta, ta umowa umożliwiła sformowanie nie tylko rządu, ale i większości parlamentarnej, większości w Knesecie, i oddaliła widmo czwartych z kolei przedterminowych wyborów. W ciągu 13 ostatnich miesięcy Izraelczycy. Trzykrotnie chodzili do urn wyborczych. Wiadomo, że no, każde wybory są świętem demokracji, ale czasem, gdy zanadto świętujemy, to niekoniecznie to świętowanie przekłada się na. Właściwe funkcjonowanie machiny zwanej demokracją, więc Izraelczycy już mieli po prostu, mówiąc otwartym tekstem, dość tych powtarzających się w krótkich odstępach czasu wyborów, które nie prowadziły do utworzenia jedności. Utworzenia większości w parlamencie. Mamy nowy rząd, i tutaj z punktu widzenia relacji polsko-izraelskich, myślę, że jednym z, jedną z ważnych e, decyzji jest obsadzenie stanowiska ministra spraw zagranicznych. E, obecnym ministrem spraw zagranicznych jest Gabi Ashkenazi z ogromnym doświadczeniem w armii izraelskiej. Zresztą to też jest specyfika polityki izraelskiej, gdzie bardzo wielu prominentnych polityków przechodzi do świata polityki ze świata, ze świata wojskowego. Dotyczy to także premiera Netanyahu, i wcześniej wielu premierów, ministrów spraw zagranicznych i prezydentów miało długoletnie doświadczenie, zawodowe doświadczenie wojsku. Funkcja ministra spraw zagranicznych jest kluczowa, jeśli chodzi o budowanie relacji dwustronnych, a w przypadku Polski i Izraela szczególnie ważna, z uwagi na, te, na to, jak te relacje się kształtowały w ciągu ostatniego roku dwóch. Dochodziło do, do, do pewnych napięć, które to napięcia zazwyczaj bywają. Rozwiązywane przez ministrów spraw zagranicznych. Akurat w tym wypadku tak nie było. Także myślę, że po polskiej stronie są nadzieje w związku z tym, że, że jest nowa osoba na tym stanowisku i no zobaczymy, jak się, to, jak się te relacje będą układały. Ja mam nadzieję, że, że powrócimy do bardzo dobrych czasów sprzed kryzysu wokół ustawy o IPN-ie. Także na razie, na razie mamy więcej znaków zapytania, ale myślę, że to są znaki zapytania, które stawiamy z nadzieją bardziej niż z niepokojem. I w tym momencie abstrahuję od innych kwestii, typu perspektywa aneksji części zachodniego brzegu i Doliny Jordanu. To jest jedna z bardziej. Kontrowersyjnych kwestii, między innymi możliwe było porozumienie między Netanyahu i Gancem, dlatego że zgodzili się co do tej kwestii, a ona już wywołuje spore kontrowersje. Przynajmniej w Europie. I tutaj należy nadmienić również, że Polska wraz z kilkoma państwami europejskimi wyraziła sprzeciw, prawda, jeżeli chodzi o planowanie takiej, takiej inicjatywy. Większość krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wyraziła zaniepokojenie i to, ja bym tego nie nazwał sprzeciwem, znaczy sprzeciw, sprzeciw zazwyczaj wyrażany jest wobec e, podjętych decyzji bądź kroków, które już, e, które już zaistniały, faktów, które już zaistniały. Tutaj w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej nie było jednomyślności, większość e, wyraziła to stanowisko zaniepokojenia. E, ale no, Unia Europejska w kwestii polityki zagranicznej działa na zasadzie konsensusu, także to, to, to należy mieć na względzie. Nie mamy w tym momencie do czynienia z jednolitym, uzgodnionym stanowiskiem Unii Europejskiej wobec ewentualnych planów aneksji. Myślę, że tego się należy trzymać. Oczywiście, a właśnie gdybyśmy mogli iść, iść w tym kierunku i e, zadać sobie pytanie, jaką rolę spełnia Polska w kształtowaniu się ogólnej polityki Unii Europejskiej wobec Izraela? Jaki wpływ mamy my i, i może szerzej ujmując region Europy Środkowo-Wschodniej, właśnie na stosunki Unia Europejska-Izrael? Ja bym miał dwie odpowiedzi na to pytanie. Gdybym dosłownie potraktował pana pytanie, to dzisiaj jakie, jaki wpływ ma Polska na kształtowanie unijnej polityki wobec Bliskiego Wschodu? Nie jest to wpływ znaczny czy decydujący. Wewnątrz samej Unii Europejskiej w ostatnich latach nastąpiły pewne Przetasowania, jeśli chodzi o e, bloki państw, e, sposób e, głosowania czy z, prezentowania stanowiska wobec Bliskiego Wschodu i Izraela. Po pierwsze, nie mamy już e, w Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, która, e, której głos zawsze bardzo się liczył. E, Polska e, zazwyczaj e, w wielu kwestiach, nie tylko w kwestii bliskowschodniej, ale w wielu kwestiach, prezentowała stanowisko zbliżone, bądź czasami na, na, na podstawie uzgodnienia z pozostałą trójką państw wyszehradzkich bywało to stanowisko tożsame. W tym wypadku już tej pełnej jedności czwórki wyszehradzkiej nie ma i między innymi dotyczy to tej ostatniej dyskusji wobec ewentualnej aneksji Zachodniego brzegu, właśnie Węgry, nie przyłączyły się do, do krajów, które wyraziły zaniepokojenie. Zresztą węgierski minister spraw zagranicznych Sijarto już odbył rozmowę telefoniczną z izraelskim, swoim izraelskim odpowiednikiem Gabi Maszkenazi. I wpływ i możliwość współkształtowania. Polityki w łonie Unii Europejskiej liczy się między innymi tym, jakie można zawiązywać sojusze, ile, ile krajów jest w stanie poprzeć stanowisko prezentowane na przykład przy, przez Polskę, czy, czy jakiś, jakąś procedurę czy, czy linię argumentacji, którą Polska by inicjowała. Myślę, że dziś pozycja Polski w kształtowaniu e, polityk Unii Europejskiej także w odniesieniu do Bliskiego Wschodu jest inna niż to było kilka lat temu. E, w szczególności w odniesieniu do relacji z Izraelem e, nie mamy teraz najlepszej pozycji z racji oczywistych a mianowicie tego e, konfliktu, który e, który został wywołany ustawą o IPN, -ie. co prawda najbardziej kontrowersyjny zapis został usunięty niecałe pół roku po, po jego wpisaniu do ustawy, ale potem mieliśmy jeszcze szereg wypowiedzi po obu stronach, no, między innymi taką kontrowersyjną wypowiedź ówczesnego ministra spraw zagranicznych rządu izraelskiego. Myślę, że realistycznie oceniając tę sytuację, to w tym momencie. Polsce trudno byłoby w Unii Europejskiej odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu tych dwustronnych relacji, ale jeśli patrzymy szerzej na region, Europę Środkową, i tutaj mam na myśli przede wszystkim kraje czwórki wyszehradzkiej i trzy kraje bałtyckie, to ten potencjał jest. I on buduje się moim zdaniem na pozycji trzech krajów, Czech, Węgier i Litwy. Czechy są krajem, który właściwie prezentuje od wielu lat konsekwentnie stanowisko bardzo proizraelskie, jeśli chodzi o oficjalną, oficjalne wypowiedzi, jeśli chodzi o sposób głosowania i w Unii Europejskiej, i na forum ONZ. Tutaj, co prawda, mieliśmy w ostatnich kilku dniach mały zgrzyt. Mianowicie minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej, pan Petrzyczek, podpisał wspólnie z Ministrem Kultury czeskim taki list otwarty, w którym wyrażał zaniepokojenie, daleko idące zaniepokojenie możliwością aneksji i no to na razie ta publikacja ma konsekwencje dla polityki wewnętrznej w Czechach. Ten list spotkał się z otwartą, jednoznaczną krytyką ze strony premiera i prezydenta Czech. Ale jakby niezależnie od tego drobnego incydentu, Czechy konsekwentnie prezentują na arenie międzynarodowej stanowisko proizraelskie. Rząd węgierski również od wielu lat Wykazuje się bardzo dużym zrozumieniem dla polityki Izraela. Litwę wymieniłem też, dlatego że minister spraw zagranicznych Litwy ma bardzo dobre relacje z politykami izraelskimi. Kilka lat temu na jego zaproszenie premier Netanyahu złożył wizytę w Brukseli. Myślę, że to są, to są kraje naszego regionu, które. Mają dużo do powiedzenia i mają bardzo dobrą historię relacji dwustronnych z Izraelem, stąd ich rola i aktualna i potencjalna w kształtowaniu unijnej polityki wobec Izraela i Bliskiego Wschodu jest zauważalna i te państwa działając blokowo mogą być i, i, i są, Głosem, który brany jest pod uwagę przez duże kraje Unii Europejskiej. Czyli innymi słowy, jeżeli tutaj my z perspektywy polskiego rządu i polskiej racji stanu chcielibyśmy przekuć nasz interes narodowy, czy może jak gdyby zamysł na, na relacje polsko-izraelskie tak, żebyśmy również byli tutaj wysłuchiwali i osiągali swoje, swoje cele, to rada byłaby taka, żeby Zacząć tutaj od budowania tej jedności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ tutaj już jest sprzyjająca infrastruktura, tak? I potem możemy to przekuwać i starać się nadawać temu ton w całej wspólnocie europejskiej. Ja byłbym jak najdalszy od udzielania rad polskiemu rządowi czy jakiemukolwiek innemu, natomiast na pewno w organizacji. Wielonarodowej, takiej jak Unia Europejska, tam gdzie mówimy o kształtowaniu polityki z jakimś krajem trzecim, te kraje członkowskie mają coś do powiedzenia, które mogą się pochwalić dobrymi albo bardzo dobrymi relacjami z tym właśnie krajem trzecim. To, to myślę, że dla, dla, dla wszystkich jest to oczywiste i tak przez wiele lat to funkcjonowało. Polska miała bardzo dobre relacje z Izraelem. To nie znaczy, że nie było kwestii zapalnych i e, e, jakichś delikatnych. Zawsze tymi, tymi kwestiami są tematy dotyczące historii, w szczególności II wojny światowej, ale jakby niezależnie od tego. Nie, nie, nikt nie próbował e, tych problemów za, zamiatać pod dywan, czy nie były to zabiegi na, na większą skalę. Obie strony były świadome, problematycznej historii II wojny światowej i nie przekładało się to jednak na relacje, na dwustronne relacje polityczne, gospodarcze, współpracy wojskowej. E, dziś, jeśli chodzi o relacje polityczne. E, to jest duży znak zapytania. Po, powtórzę tylko jeszcze raz, że ponieważ mamy nowy rząd w Izraelu, to y, kryje się za tym nadzieja, że te relacje będą odbudowane, ale to I jest na razie nadzieja, To znak zapytania. Jest... Optymistyczny znak zapytania. Y, konflikt czy napięcie na, na linii polsko-polityczne, y, polityczne napięcie na linii polsko-izraelskiej nie przełożył się w ostatnim czasie na na ruch turystyczny. Jeśli dobrze pamiętam, konferencję, którą Pana Fundacja organizowała w ubiegłym roku, to mieliśmy tam też Pana ambasadora Chodorowicza, który wspominał o niesłabnącym ruchu turystycznym w obu kierunkach. Tak. Jest to jakiś pozytywny znak, że dla, dla wielu ludzi trudne relacje między politykami. Tam, gdzie historia miesza się z polityką, nawet jeśli wiemy, że ta historia nie jest no, do końca przez nas przepracowana, nie staje się to problemem, nie staje się to przeszkodą nie do pokonania dla budowania lepszych relacji między obywatelami. I być może te relacje nie muszą być, nie są nieskazitelne, ale, ale jednak jakiś. Dystans, być może potrafimy budować, potrafimy wznieść się ponad kwestie e, trudne, nierozwiązane, a być może nawet nierozwiązywalne. Są takie zagadnienia, co do których być może pozostaniemy po dwóch różnych stronach, nie, stanowiska nie będą w 100% uzgodnione, i z tym też trzeba się czasem umieć godzić. I polityka i relacje między narodami, między ludźmi czasami. E, m, wymagają tego, żeby przyznać, gdzie się różnimy i gdzie te różnice pozostaną. Jeśli potrafimy się m, zgodzić co do tego, w czym się nie zgadzamy, to to już jest bardzo dużo. To jest też kwestia dojrzałości. Tak. Nie wszyscy jesteśmy identyczni, nie wszyscy nie jesteśmy i nie będziemy. Nie wszyscy postrzegamy politykę współczesną i historię w ten sam sposób. Jeśli jesteśmy tego świadomi, potrafimy to przyznać. To jest to bardzo dużo. To jest to poziom, to jest to pewien poziom dojrzałości, czy jednostkowej, czy, czy politycznej dojrzałości społeczeństw. Więc wrócę już do Pana pytania o, o, o te kwestie odbudowywania. Jest duży potencjał, osiągnęliśmy bardzo dużo i Polska e, z racji właśnie tego pozytywnego, tej pozytywnej historii relacji z Izraelem może wrócić. E, do tej grupy, która e, współkształtuje politykę unijną wobec Izraela i Bliskiego Wschodu. E, nie jest to łatwe do zrobienia bardzo szybko, ale nie jest to niemożliwe. Tak, dlatego miejmy nadzieję, że te optymistyczne znaki zapytania e, przemienią się w pozytywne kropki i będziemy świadkami odbudowy tych. E, to... Polepszania się, się, się wzajemnych relacji, jak również właśnie zwiększonego wpływu i większego mm, posłuchu być może e, słowa polski gdzieś tam w, w ramach unijnej e, wspólnoty w tej, w tej kwestii. E, kończąc, jeszcze o, e, ostatnie pytanie mam tutaj do, do Pana, ponieważ natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł pań, Pańskiego autorstwa w Wonecie. E, również jest to w kontekście relacji, być może tutaj raczej unijno-izraelskich, dotyczący działalności Hezbollahu, jego postrzegania w, w Europie? I chciałbym zacząć od tego, że być może dla tutaj niewtajemniczonych to może brzmieć troszeczkę kuriozalnie, ponieważ Hezbollah wydaje mi się, że dla większości kojarzy się raczej z działalnością na Bliskim Wschodzie, a pan w swoim artykule, do którego umieści, umieszczamy link w opisie tego filmu, przede wszystkim wskazuje, Tutaj również na jego działalność w Europie, no i potem na kwestię tutaj rozbieżności w klasyfikowaniu tej organizacji, dwóch skrzydeł zbrojnego i politycznego, jako organizacji terrorystycznej i no, stanowiska Unii Europejskiej w tej, w tej kwestii. Czy mógłby Pan tutaj nakreślić, jak gdyby, zakres tego, tego, tego problemu, ponieważ wydaje się on być bardzo ciekawy. Króciutko postaram się. Hezbollah od, odkąd powstał na początku lat 80., jest organizacją terrorystyczną. Ta jego działalność polityczna pojawiła się dopiero później. Był nawet członkiem kilku rządów koalicyjnych, ale został powołany jako bojówka szyicka przy ogromnym wsparciu organizacyjnym i finansowym rządu irańskiego i tak jest do dzisiaj. Unia Europejska włączyła Hezbollah, dopisała Hezbollah do listy organizacji terrorystycznych w roku, tysiąc, w roku 2013, ale uczyniła to tylko w stosunku do tak zwanego skrzydła wojskowego Hezbollahu, dokonując tym samym sztucznego rozróżnienia na skrzydło wojskowe i polityczne. Jest to rozróżnienie, którego nie czyni ani sam Hezbollah. Ani szereg krajów i organizacji międzynarodowych. Znana jest wypowiedź jednego z przywódców Hezbollahu, e, e, szejka Kasima, który stwierdził, że nie mówimy w łonie Hezbollahu o dwóch różnych skrzydłach. To jest jedna organizacja, czy to dotyczy, dotyczy przywództwa, czy poszczególnych członków, wszyscy są członkami jednej organizacji. Finansowanie Hezbollahu dotyczy w równym zakresie obu tak zwanych skrzydeł. W związku z tym to rozróżnienie dokonane przez Unię Europejską 7 lat temu nie znajduje podstawy w faktach, ale wiemy, z czego ono wynika. Między innymi z tego, że właśnie przedstawiciele czy członkowie Hezbollahu, Hezbollah notabene nazwa ta oznacza partia Boga i jako taka jest też y, aktywna w Libanie jako y, partia polityczna ale jest to po prostu jed, jest to jedno z oblicz y, tej organizacji i jej członkowie zasiadają w rządzie libańskim i Unia Europejska obawiając się że wpisanie całej organizacji na listę y, y, ugrupowań terrorystycznych mogłoby negatywnie wpłynąć na relacje z Libanem, dokonała tego właśnie rozróżnienia. A ja chciałbym podkreślić, że wśród organizacji międzynarodowych, które postrzegają Hezbollah jako jedną organizację i nie dzielą na dwa skrzydła, jest między innymi Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej i Organizacja Państw Arabskich. Tak. Także myślę, że, że nie trzeba lepszej rekomendacji, by, by poprzeć twierdzenie, że Hezbollah jest jedną organizacją i za taką również Unia Europejska powinna go uważać. Dlaczego moim zdaniem Europa Środkowa, kraje członkowie Unii Europejskiej z Europy Środkowej mogą odegrać tu. Istotną rolę. Między innymi dlatego, że w naszej części Europy mamy mniej liczną społeczność arabską. I duże kraje unijne, jak na przykład Francja, mogą mieć pewne obawy, że jeśli poparłyby wpisanie całego Hezbollahu na listę państw terrorystycznych w Unii Europejskiej, czy też dokonałyby Takiej decyzji na gruncie prawa krajowego, to decyzja ta mogłaby zostać odczytana przez społeczność arabską jako atak na, czy właściwie przez społeczność muzułmańską, należałoby powiedzieć. Mogłaby ta decyzja zostać odczytana jako atak właśnie na islam. Hezbollah, który jest, państw, jest partią islamską, w pewnym sensie funkcjonuje jako, jako taki przedstawiciel głosów środowisk muzułmańskich. To jest podawane jako jeden z argumentów, dla których te kraje, w których mieszka znaczna społeczność muzułmańska, mają pewne opory, ale i tutaj mamy y, duży wyjątek, znaczy nawet dwa wyjątki. W Wielkiej Brytanii y, zamieszkuje liczna społeczność y, muzułmańska, i Wielka Brytania y, uznaje y, Hezbollah za organizację terrorystyczną w całości, niezależnie od faktu, że y, od niedawna nie jest krajem. Członkowskiej Unii Europejskiej. Wielka Brytania tę decyzję podjęła na gruncie prawa krajowego, jeszcze będąc w Unii Europejskiej. I najświeższy przykład z 30 kwietnia obecnego roku, to jest decyzja rządu federalnego niemieckiego o zakazie jakiejkolwiek działalności dla Hezbollahu, czy dla członków, dla aktywistów Hezbollahu. Czyli jeśli nawet kraj, w którym zamieszkuje spora, spora społeczność muzułmańska, może zdobyć się na taką decyzję, to tym bardziej kraje naszego regionu, bazując na kilku, na kilku elementach swojej polityki i wewnętrznej i zagranicznej. Te elementy polityki wewnętrznej to brak ryzyka związanego z podjęciem takiej decyzji, to znaczy trudno spodziewać się, żeby taka decyzja mogła przynieść negatywne efekty w, na gruncie tak zwanym domowym, czy, czy gdyby to była Polska, czy, czy Litwa, czy, czy Węgry, czy, czy Czechy, to w tych państwach nie mamy tak licznej społeczności muzułmańskiej czy arabskiej, która mogłaby Okazywać niezadowolenie z powodu takiej decyzji. Kolejna kwestia to jest zagwarantowanie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Unia Europejska to jest około pół miliarda ludzi, obywatele krajów Unii Europejskiej. I z punktu widzenia bezpieczeństwa tych obywateli należy bardzo poważnie potraktować kwestię. Hezbollahu. Pan wspomniał o tym, że zazwyczaj Hezbollah postrzegany jest jako organizacja, która działa na Bliskim Wschodzie, w Libanie. Tam dokonuje, dokonywała aktów terroru, tak, ale nie wyłącznie. Hezbollah jest obecny niemal na całym globie i na terenie krajów unijnych dokonywał aktów terrorystycznych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Francji, w Niemczech. Także poza Europą, w Argentynie dokonując w 1994 roku zamachu na ambasadę izraelską, a później także na budynek należący do społeczności żydowskiej w Buenos Aires. To jest organizacja, która ma bardzo dobrze zorganizowaną siatkę aktywistów. W samych Niemczech ponad tysiąc osób. Według informacji służb niemieckich, to są aktywiści Hezbollahu. I to, to terrorystyczne oblicze organizacji dotarło także do naszej części Europy. Mam na myśli tutaj zamach na lotnisku w, Bułgar w Burgas w Bułgarii. W 2012 roku został tam zaatakowany autobus z turystami. I kolejna, kolejny fakt, który budzi i powinien budzić ogromny niepokój, to odnalezienie składu broni zgromadzonego przez jednego z aktywistów Hezbollahu na terenie Czech. Dla przywódców naszej części Europy to wszystko powinien być sygnał, że my nie jesteśmy dla nich białą plamą na mapie Europy. Tylko dlatego, że nie ma tutaj znacznej społeczności arabskiej. Być może właśnie dlatego, właśnie dlatego, że, że panuje przekonanie, że jesteśmy bezpieczni, to paradoksalnie dla terrorystów możemy być takim łatwiejszym kąskiem, bo mogą zakładać, że nie są podejmowane odpowiednie działania zabezpieczające. W związku z tym no, racjonalne racjonalne Postępowanie nakazywałoby podjąć kroki uprzedzające. Nie możemy czuć się bezpiecznie, jeśli uznajemy, i taki, taki jest stan faktyczny, że na terenie Unii Europejskiej spokojnie mogą działać organizacje czy osoby związane z Hezbollahem, jeśli afiliują przynależność do tak zwanego politycznego skrzydła Hezbollahu. Oczywiście wtedy, według obecnego prawa Unii Europejskiej, z wyjątkiem tych kilku krajów, o których wspomniałem, które na, na, na gruncie regulacji wewnętrznych mają to ustalone, czyli w tym momencie już abstrahuję od Wielkiej Brytanii, która jest poza nami. E, mamy dwa kraje unijne, gdzie cały Hezbollah zakaz działalności dotyczy całego Hezbollachu: to są Niemcy i Holandia, która jako pierwszy kraj unijny podjęła tę decyzję około 15 lat temu. E, także to, to, jest kwestia, to jest kwestia bezpieczeństwa obywateli. Uznanie całego Hezbollahu jest w interesie bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Tak jest. Dla mnie bardzo, bardzo ciekawy artykuł i myślę, że będzie on taką swoistym rozwinięciem i zgłębieniem tego, tych tematów, które dzisiaj no mimo wszystko z racji ograniczeń czasowych dosyć tak pobieżnie żeśmy poruszali. Natomiast, tak jak już obiecałem, link do artykułu zamieszczamy w opisie, dlatego wszystkich zainteresowanych zgłębieniem tej, tej tematyki. Polecam tutaj na pewno lektura, niezmiernie ciekawa. Panie Sebastianie, ślicznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za pański ja czas, za, za, za opinię na, na, na te tematy, które dla nas również z racji prowadzonej działalności są niesłychanie ważne i niesłychanie ciekawe. Także bardzo dziękuję i gratuluję pomysłu, gratuluję. Działalności fundacji, którą Pan prowadzi. Trzymam kciuki i e, mam nadzieję, że do zobaczenia w e, normalnych warunkach. Tak jest. Wszystky, wszyscy żywimy na to nadzieję. No już chyba na horyzoncie gdzieś tam słońce powoli się podnosi, także mamy nadzieję, że prędzej niż później e, wszyscy będziemy mogli sobie jeszcze raz uścisnąć dłonie z uśmiechem na twarzy.